Musimy tego typa zobaczyć, bo tam coś grubo nie styka, nie? Kurwa jest! Dobra! Dobra, widzowie! O co kurwa chodzi, nie? 116 uszkodzeń na bitwę. Jedna masterka zrobiona na 203 czołgi. 270 expa średniego. Robimy pojazdy. Tortoise, 223 damage. To chyba jest jego top tank, widzowie. Ten? Przepraszam, mogłem niki pojebać, czekajcie. Dobry nick dałem? Anaron? To jeszcze nie to konto, kurwa. Patrzcie to, kurwa, co ja znalazłem. Jakaś kopalnia pierdolona. Jak można robić pół w WN8, kurwa? Po 75 bitwach na Tortoise! Ale jak? To jest top damage, jakby ktoś pytał, nie? No dzień dobry. No witam. Siemanderro. Dawno mnie nie było, co tam słychać, jak tam Sennheisery? D.
Ja skeleton, dzień dobry, witam gorąco, mamy dziecko, witam, witam, zdrówka dużo. Oczywiście nie wychodzi jeden strzał na bitwę. Bo on średnio robi 1/3, 1/4, czasami połowę strzału na bitwę. Ale jak? Przecież jakby strzelał samymi hajkami, to by robił więcej. O co chodzi? On nawet artami nie robi damage'a. Nie rozumiem. 0,5, 75 bitew tortoisem, 0,6 WN8. O kurwa! O kurcze pieczone! O kurde mole! Nie wiem, co mam wam powiedzieć, widzowie. Ale jak? Ale jak to jest możliwe, widzowie? Nie no, serio pytam, jak to jest możliwe? Na co ci mają zrobić? Przecież zapłacił za grę, no to czemu miałby nie grać? Adrian, to czemu miałby nie grać, skoro zapłacił za grę, tak? Ma czołgi premium, nie rozumiem, no. Kupił sobie Lansena, ma AMX-a CDC, ma dwururkę. Chłop robi więcej AMX-em CDC niż dwururką, kurwa. Ja nie wiem. Jak 100 damage'a 50 skorpionem można robić, jak to po kurwa 490 pizga? To co on? Co trzecią bitwę robi jeden strzał damage'a? Co on, co trzecią bitwę robi jeden strzał damage'a? Siema, Woterek, patrz co znalazłem. Nie ma SR-a. To leci moja boża playlista. Ej, widzowie. Widzowie, kurwa. Ale ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest, kurwa. Zero WN8, 60 gier, 0 WN8, 46 gier, 0 WN8. Ja sobie muszę zajarać, bo mnie rozjebie zaraz. O co chodzi?
Wiecie czemu ja na niego zwróciłem uwagę? Wiecie czemu? Nie, Grzesio, nie pierdol, Grzesiu, że w każdej grze jest taki kilku pudzianów. Nie pierdol, Grzesiu, bo gadasz głupoty teraz. Chłop jechał i strzelał przez skałę z haeków do Progetto, który stał za skałą. Później to samo zrobił z Buraską. Buraska stała za skałą i on też do niej walił z haeków. Nie, Grzesiu, nie. Czy tam tu jakiegoś brodacza łysego? Ty, zobacz, co znalazłem. Widziałem, widzę. 4... 06 WN8 robi na Tortoise. 0 WN8, 60 gier na dwururce. On ogólnie nie wychodzi ze Studomage'a, nie? To jest jakiś chłop na pewno z epoki Kamienia Łupanego. Tak. Przecież mój pies by lepiej grał. Myślę, że jakbym tam kurwa myszkę zjadł, to może by strzelił ty. On 0,4 WN8 robi, patrz kurwa. Ja pierdolę, no jak? Słuchaj Adamie, no są ludzie i są baranki, no ale, co zrobisz? A zobacz co to. Co zrobisz? Zobacz to. O Jezu, jak on ma WN7 wyższy od WN8 ty. Co to jest WN7? Kiedyś to była jest chyba. Stara formuła. No. Ja nie wiem. Miałem z EBR-a zmarkowałem. Adamie, ja tylko ci dam link, dobra? Ale to na drugim monitorze sobie zobacz. Muszę? No dobra, to na czekaj, drugim... to muszę przeglądarkę wrzucić, bo ja mam dwie no, na tym weź, samym. Zobacz, tylko weź to i zobacz jakie... jak myślisz, co tam może być? Co to się może dziać? Tylko zobacz tytuł tego. I zobacz, co się tam może dziać. Nie zjeżdżaj na dół, tylko... Nie mam czytać komentarzy? Nie czytaj właśnie, no tylko po prostu zobacz tytuł i wyobraź sobie, i zobacz sobie te komentarze wrzuć. To jest kopalnia, chłopie, kontentu. A jak pancerem to próbował robić? Chuj z nim. A ja to widziałem przecież. No wiem, ale mówię, że jakby, wiesz. Ja to widziałem, widziałem. Ale wróćmy do naszego agenta. Później sobie komentarze przeczytam, jestem ciekaw. Widzowie, ja nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie? Powiem ci, Adamie, tak, no czasami są ludzie i kurde, i nie ludzie, no. 666 bitew, ma 23 WN8, 100 damage lightem 8 tieru robi. Ale ja myślę, że boty by były lepiej jeszcze, nie? To jest człowiek, imo. Boty to kurwa lepiej napierdol... On, wiesz, co on robił? On co? Strzelał przez skałkę z kajaków do Progetto. I tak sobie myślę... Bo musimy go chyba sprawdzić, bo jest dość ciekawą personą. A pamiętasz może takiego jakiego gościa jak... Ja przestań. Co mówisz? Pamiętasz takiego gościa jak... czekaj, to jaki to on miał nick dokładnie? Mam screena, kurde. My z Donatem kiedyś żeśmy... U nas Naron. W planie nawet był. Boże, jaki on ma nick? Jasiek 1-2-2, kurwa, tak, Jasiek. No Jasiek to jest Chłopie, legenda. Ale akurat te, nie ma co się z niego śmiać, bo Jasiek mi akurat opowiadał nam na głosowym. Czekaj, zobacz Jaśka, tu masz link. Jasiek jest kurwa lepszy niż tamten typ. Ale ogólnie Jasiek nam opowiadał, bo ogólnie Jasiek ma, no miał wypadek kiedyś, no nie? I to serio mu opowiadał. Normalnie opowiadał nam, że Jasiek miał wypadek i no i kurde dlatego. To jest starszy gościu, nie? Ale wtedy jak pamiętam, że graliśmy z nim, twierdzę, to grał esetką, nie? I z heków dusił przez całą mapę trąbą. Strzelał w niebo, bo lobem leci. No Jasiek to żywa legenda, widzowie. No akurat, ale serio, dla mnie Jasiek to naprawdę żywa Jasiek legenda. To żywa legenda. Tak, to jest naprawdę respekt. Jasiek zawsze strzelał wyżej, widzowie, bo to lobem leci, on z haeków kurwi. Jasiek, na przykład, Jasiek, my kiedyś z Jaśkiem graliśmy, to wiecie co Jasiek robił? Jasiek stał na respie, strzelał sobie po linii na minimapie i Jasiek myślał, że ten pocisk jak wystrzeli w niebo, to kogoś trafi tam jak będzie spadał. Chłopie, jakbyś zagrał tym IKV-em 8, czy tam nie, 5, to tak tam pociski lecą, normalnie lobem.
Możliwe, możliwe. Ale ten chłop jest jeszcze gorszy niż Jasiek, widzowie. Jak widzowie, Jasiek, ja nie wiem. To jest teraz prawda. Jasiek jak dostał konto premium z misji dziennych, bo kiedyś można było dostać konto premium z misji dziennych, to mówi, że napierdziela 24 godziny, żeby się nie zmarnowało. Pamiętam to jak dziś. I to serio. Dużo było dziwnych rzeczy. No Jasiek ogólnie, no trzeba legenda, no, nie ma co się śmiać. Dołączcie do niego, aby uczestniczyć w epickich bitwach